Da się to kopać. O! O, kryształowe slajmy, ale fajne. Slagi. Magiczne slagi. Ha. Bogactwo. Nie wiem jeszcze co się z tego robi. Pewnie jakieś tam, no, magiczne rzeczy. Nie mam chyba żadnego przepisu, który by tych glintstone'owych świetlików potrzebował. Dobra, na razie, tak jak mówiłem, nie będę tutaj się specjalnie zatrzymywał. Idę po prostu na południe. Ale skoro i tak przebiegam przez te ruiny, to czy o nich mówiłaś, że tu ktoś jest? Tu coś jest, tu jest portal. O, o Boziu. No nieźle, nieźle. Może dacie mi chwilę spokoju? Czy nie? Co? Czemu tu nie mogę samonować? Nie mogę na koniu tego robić? Czy o co chodzi? Nie mam FP. Never mind. No ten portal mnie intryguje. Trzeba przyznać. Zaraz, nie na północ, na południe. Ale... zostawimy to chwilowo. Byłem tu? No musiałem tu być. Tu jest jakiś ten na koniu. Czyli ogólnie muszę iść na górę i do Evergaola, więc może... znaczy do Evergaola. Niekoniecznie do Evergaola, ale na górę. Tu była odskocznia, czy... nie, tu jest coś innego. Chyba mnie tu nie było. Tak naprawdę tym lewym brzegiem do końca chyba nie poszedłem. Coś tak mi się wydaje. Klusku, co ty robisz? Demolkę. Kłak, kłak. No dobra, trzeba będzie zaraz kończyć. Więc chciałem być może tego Evergaola spróbować, ale chyba nie zdążę. Podobną ekipę widziałem tam przy wieży. Tutaj jakiś cały obozik. Więc chciałbym jeszcze tylko jakieś ognisko znaleźć tutaj u góry. I na dzisiaj będziemy kończyć. Właśnie, jak tam się dostać? Być może dołem, a może ten teleport by tam prowadził? Kto wie? Gdzie ja jestem nagle? Czy stąd nie ma żadnego wyjścia? Trzeba iść drogą, myślę, która prowadzi przez ten obóz? Dobra, zróbmy tak. No, zróbmy tak. W ogóle jest jakaś droga, bo jak na razie to nie widzę żadnej drogi. Widzę jezioro. Gdzie tu niby jest droga? Niby jestem na drodze, która się tak naprawdę kończy. Okej. Czy to jest ta droga?
tą drogą jest brzeg jeziora. To mi wygląda na Blight Town. Okej, znalazłem Blight Town. Jakaś przysięga niezłomnego. Dobra, gdzie ja w ogóle szedłem? Tam? Tam coś jest, tam jest mój wskaźnik. Ale czy ognisko jakieś to... O, nowe kwiatki? A nie, Poison Bloom. Tutaj można je farmić. Łatwiej niż przez zabijanie tych błyskawicowych kwiatków. Żywych. Tam jest inny znacznik. No to jedźmy tędy. Ognisko. Byłoby fajnie. Patrzę, ale nie widzę. Może przegapiłem. Podejrzewam, że na pewno gdzieś przegapiłem. O! Pół ludzie. Ludzie różnego sortu, czy to jest ośmiornica? U góry coś jest. Może tam będzie ognisko. No jest. Czy to patches? Odpocznijmy sobie. Widoczkowa wysepka. No w sumie faktycznie można ładne widoczki tutaj. Siema. Oh well. It's been a long while. It's me. Patches the Untethered. I'm still in business, if you can believe it. Now I'm my only supplier. So I haven't got much. But everything here is top notch. Patches Emporium. Now open in Rhea Lucaria. Rhea Lucaria. By the way, have you met that girl Rhea? She's a strange one, but I believe she was in need of help. Not that it's any of my business, but if she rings your bell, why not lend her an ear? You're making your way to the Erd Tree, no? Well, I heard something that might help. A special means of reaching your destination. Have you ever seen an Iron Virgin? The clunky contraptions are whirlwinds, sickles and spiked wheels. But long ago, they were endowed with a spell of transposition. And get this. Teleport? A surviving virgin sits at the bottom of the big water wheel in the Academy of Rhea Lucaria. Its transpositional powers fully intact. So right. If you get caught in it on purpose, it'll chuck you out straight at the base of the Erd Tree. Or so I'm told. Yeah, 100%. Na pewno wejście do żelaznej znajdziewicy mnie teleportuje do drzewa. To brzmi jak świetny plan. Yeah. Great story, isn't it? Uh-huh. I'll tell you as many times as you like. There's a surviving Iron Virgin. At the bottom of the big water wheel in the Academy of Rhea Lucaria. U stóp jakiegoś wielkiego koła wodnego w Akademii. No dobra. Co masz nowego? O, wciąż tego no, nie kupiłem i nie wiem, czy kupię. O, czy on ma w ogóle coś nowego? Nie wiem. Na oko... może... Nie wiem. Ile mam kasy? 6000. Wiesz co, patrzę, skupię już ten klucz od ciebie. Na razie tutaj zakończymy. No, ładny punkt widokowy, obserwacyjny.
To nas kieruje ogólnie do czegoś, co jak rozumiem jest akademią. No, mapy nie udało się jeszcze odkryć tutaj w tym kawałku, ale może następnym razem. Jesteśmy w nowym miejscu Pachesa. Właśnie, zmieniłem w końcu język na polski, żeby sobie popatrzeć, jak to tam różne rzeczy potłumaczyli. No, w sumie z tego co widzę nie jest tak źle, tak naprawdę, więc nie wiem, może zostanę przy polskim, żeby sobie życia nie utrudniać, czytając różne rzeczy. Możecie się wypowiedzieć, co na ten temat myślicie. Właśnie, jak oni Pachesa w ogóle przetłumaczyli, tego jeszcze nie patrzyłem. A, no tak, łata. W sumie to chyba tak samo było w innych Dark Soulsach? Nie pamiętam. Kajdanki. No, większość jest w miarę przetłumaczona. Widziałem śmieszną rzecz, że... zaraz może pokażę. Niektóre rzeczy, które są tak naprawdę takie same, były przetłumaczone nieco w inny sposób. Ale generalnie chyba jest w miarę. Great story, isn't it? There's a surviving Iron Virgin at the bottom of the big water wheel in the I heard. No i z tego co widzę, też raczej sam wszystko sobie w żadnym tłumaczeniu raczej się jakoś tam nie pomyliłem bardzo. A co mnie zaciekawiło, to na przykład tutaj, jeżeli się przyjrzymy. O, te dwa. Nagrobna konwalia, 2 i 3, ten dolny opis. No, tak naprawdę jest taki sam, no tylko delikatnie inne słowa. Albo różni ludzie to tłumaczyli, albo... No, zależy. Kiedyś w sumie trochę się działem w lokalizacji nie tylko gier, ale tam różnego software'u. Zajmowałem się takimi rzeczami. Więc trochę wiem, jak to może działać, no ale mniejsza z tym. Zaraz, tu jest ośmiornica. Właśnie, co ja w ogóle chciałem robić? Chyba chciałem mapę generalnie zwiedzać. Więc do drugiego znacznika chciałem, myślę, iść. Gdzieś tam może być mapa. Potencjalnie. No jedyne, tak, znaczy jedyne, jedna rzecz, która mi się nie podoba w tłumaczeniu, to właśnie jest to, że Tarnisz przetłumaczyli jako zmatowiały. No, no ma to taki dosłowny sens, ale trochę nie pasuje mi to tłumaczenie w odniesieniu do właśnie tej grupy ludzi, znaczy no nie wiem, no Tarnisz zmatowiały, trochę dziwne to określenie, jeżeli chodzi o ludzi. Zmatowiały to może być, kurde, garnek, czy tam jakaś łyżka. Co to było? A, nie, wątroba bestii. Właśnie. Chyba cały czas mówiłem nereczka zamiast wątroba. Czy ja tu byłem? Myślę, że nie. To jest ten obóz tych ognisto-czerwonych jakiś. Dobra. Jest jakiś item. A i w opisie na przykład tych pół ludzi widziałem wzmiankę, że w nocy stają się groźniejsi czy coś takiego. Może właśnie dlatego tam im się te oczka świeciły na czerwono czasami. O, nawet są dosyć twardzi. Niektórzy z tych... A, to pewnie był ten większy jakiś. Ale czemu znikacie? To nie był żaden boss. To mi się nie podoba wciąż. Ogniu, daj mi siłę. O, nowa emotka. No i zniknęli, kurde, po jednej takiej kiepskiej walce i co? Bez sensu. Książka? O! Modlitewnik mnichów ognia. No dobra. O płomieniu, ogniu rośni, no, czy jakaś piromancja.
Modlitewnik mnichów ognia, którzy przybyli ze szczytów olbrzymów na odległej północy. O, a właśnie, zobaczmy mapę. No to jest Liurnia, to jest jakaś tam jeziorna Liurnia, to nazwali w ogóle chyba tą krainę. Kaelid. Nieprzekraczalny wielki most. Pogrobno. Chwila, co? Nie kojarzę tego. Tak to się nazywa? Jakiś tam teren? Dobra, mniejsza z tym. Szliśmy do dwójeczki, a dwójeczka jest... Muszę się wspiąć. W sumie jakoś tą drogą powinienem iść? Nie, nie tą. Jakoś tam. Czy ja powinienem przez tą dziurę tak o w tym łuku przejechać? Być może. Tędy? Czy tu coś jest? Pewnie nie. O no. Nie patrzyłem jeszcze na wiadomości, ale to zazwyczaj kiepsko się tłumaczy. A, tu było to takie bagno. Okej. Zobaczmy, tu będą trujące kwiatki. Okej. Możemy tędy iść. Przez Blighttown. Czy tu gdzieś jest może mapa? Sporo jest krabów. Trujące kwiatki się przydają, bo z nich się robi jakieś tam te zatrute noże, czy zatrute inne rzeczy. Nie widzę nigdzie tutaj jakby tego symbolu, tego monumentu z mapą. Chyba, że to jest to? Nie, to jest po prostu jakaś czarna dziura. Bo w innych miejscach, nawet jak nie było mapy, to czasami widać te takie właśnie ikonki, gdzie jest mapa. O, tak jak tutaj. O to mi chodzi konkretnie. Tu możemy dostać mapę. Ale tutaj jest na tyle nieodkryta mapa, że nic nie widzę. Tu będzie tak... kapliczka, czy tam altanka. To wygląda na jakiś przesmyk. O! Da się tędy przejechać? Wygląda to niepokojąco. I ładnie. Cześć? Pewnie potrafisz czarować, czy co? Na pewno zadaje jakieś magiczne obrażenia. Stop! What the fuck? To się zachowuje jak jakieś golemy w ogóle. WTF? WTF? Podoba mi się to trochę. Dobra, czas umierać, widzę. Co to za gówno, za przeproszeniem? Nie wiem, jak się za to zabrać, bo blokowanie za bardzo... Muszę poczekać na koniec tego kombosa chyba. Bo inaczej to po prostu nie zadźgają. O, tak nie zadźgają. Ja im w ogóle coś robię? Dają dźwięki jak jakieś mechaniczne golemy. Bardzo dziwne. Ja im zupełnie nic nie robię. Dobra. Myślę, że fizyczne obrażenia tutaj nie zdają
egzaminu. Ha. Niepokojące. Gdzie ja w ogóle jestem? Nawet nie zobaczę, bo jestem w walce. Więc się oddalę troszkę. Mogę teraz? Mogę. No, moja halabarda im nic nie robiła. Prawie nic. Uuu, co ja widzę za to? Ponury kamień. W tę stronę coś jest. No dobra, chętnie. Jak tam zejść? Z tej strony jakoś? Być może... No, po prostu tam jeziorkiem możemy troszkę bezpieczniej to zrobić. O. To było ciekawe spotkanie. Jakieś magiczne golemy. Nie wiem, co to było. O kurde, drzewo jest w tą stronę? Nie, zaraz, drzewo jest tam. Co? Czy drzewo jest, nie wiem, gdzieś tutaj w tej części mapy? Wydaje się tak blisko nagle. Nie, powinienem zawrócić i jechać w tamtą stronę. Bo tam była ta... ten kościółek. Widzę kukiełki. Właśnie. Mógłbym jeszcze poczytać, bo nie patrzyłem na jakieś te bronie czy zbroje. Ale tu chyba nie jest bezpiecznie. No. Tu jest w ogóle małe drzewo. Okej. Widzę, że jest nawet nieźle bronione. Będzie jakiś mini boss. Też są dzbanki. To ciekawe. No Jezus, naprawdę wszyscy za mną przyjdziecie. Muszę się z wami bić. Dajcie mi spokój. Tu jest drzewko. A, Earth Tree przetłumaczyli jako złote drzewo. No, nie wiem, nie, chyba nie dało się tego jakoś lepiej zrobić za bardzo. Chociaż Earth to taki jakiś rdzeń słowotwórczy, który przeważnie znaczy coś tam związanego z ziemią w różnych językach. Tak mi się wydaje. To jakieś... O. Nie, myślałem, że jakieś coś jest na tym drzewie, jakiś mech, czy tam jakaś zgnilizna, ale to chyba po prostu jakieś pnącza. Standardowo chodzą sobie ci ludkowie. Czy będzie tu jakiś miniboss? Czy to są ci sami, co poprzednio? No tak wygląda, jakby drzewa z nich rosły troszkę. A, jest coś tam, dobra, widzę. Czy to kolejny awatar drzewa? Albo coś podobnego. No tu akurat jesteśmy dosyć daleko od naszych początkowych terenów, więc może ten będzie trudniejszy niż poprzedni. Nie zdziwiłbym się. Chociaż ci są, wydaje się, tacy sami, jak przy tym innym, mniejszym drzewku. Ha. Coś tu widzę.
Chwila, moment. Czy to jest ten sam? Tak, to chyba jest ten sam. No dobra. Dałby ognisko znaleźć i odnowić sobie manę. Albo w ogóle to jeszcze podjechać do tego kościółka, tam pewnie będzie ognisko. Tak sądzę. Chociaż to nie jest kościółek, to jest jakaś wieża. Ale jest ognisko. To się liczy. Okej. Utracona łaska. Przebudowana wieża. No to zobaczmy, co jest w środku. A, jednak jest Marika. Wskazówka. Gestykulowanie. Niech prowadzicie erudycja. WTF. Czy to jest normalny gracza? Jakiś komunikat? Przyda się wskazówka. Znaczy, tfu. O, jest item. Te kukułcze. O, już mam ich za dużo. Przyda się gestykulowanie. Co to jest za gest, który on robi? Nie mam pojęcia, czy go mam. Ha. Okej, zobaczmy. Co to może być za gest? Gestów jakoś tam specjalnie nie używam. To wyglądało trochę jak to, ale nie do końca, co on robił. To raczej nie był zachwyt chyba. Chociaż? Nie, nie sądzę. Jakoś tak się za głowę trochę trzymał. Co to mogło być? Może nie mam jeszcze tej emotki. Jakby się zastanawiał nad czymś, nie wiem. I nagle wpadł na rozwiązanie. Ha. Więc może zostawmy sobie tutaj taki jakiś symbol, że coś tu jest. Więc dobra, jest ognisko, możemy próbować się z tym tutaj awatarem, czy cokolwiek to będzie. Aha. Czy ty zatruwasz? Aha, oczywiście, no. Chciałem krytyka, ale nie wyszło. Tutaj jest summoning pool. Pula przyzwania. Ciekawe. Pula? No nie wiem, czy tak to bym przetłumaczył. To jest basen. No, basen też tutaj nie pasuje, ale... No nie wiem. Dobra, możemy samonować. Sprawdzę jeszcze, czy nie ma tu jakichś tych pomniejszych patafianów, żeby nie przeszkadzali. Nie ma jakoś dużo plam krwi. Chyba. Co nie znaczy, że to będzie prosta walka. Tam z tyłu jakiś się plącze. Załatwmy go. Może się da go zbackstabować.
Pewnie mi się odwróci w ostatniej chwili. A, jednak nie. Dobra, podleczonko. No i cóż, zastanawiam się, czy na koniu by z nim nie walczyć. Nie wiem. Zresztą on ma dosyć takie, przynajmniej tamten poprzedni, miał dosyć takie ataki, no, dalekiego zasięgu, więc nie wiem. Pozwolisz, że... Nie. Pozwolisz, że się trochę w tę stronę przesunę. Kuźwa, odsamonowali się, bo nie wiem, pewnie... O milimetr wyszedłem z tego miejsca. No właśnie tego chciałem uniknąć. Ale hała, dobra, reset. Mech. Aha. WTF? Może mi pozwolisz, kuźwa, usiąść przy ognisku? Co to miało być? Ten cholerny szkielet tu idzie, serio? Skąd on w ogóle przylazł? A, tutaj się plącze? Czy on tu był wcześniej? Znaczy szkielet, kukiełka, czy tam co to jest? Tak, tak, świetnie! Zabij mnie! Co za hała! Nienawidzę wszystkiego. Te, daj się zabić. Halo. Chodź tu. No. O, jednak trucizna. Takie życie. Dobra, usunę sobie to, bo mi tylko przeszkadza. Łyknę od razu to, żeby mnie regenerowało. Dobra. Cześć. Jedziemy do akcji. No. To proszę trochę z dala od tych dzbanów. Okej, nie wydaje się bardzo trudny. Oho, ałe. No, to było nieskalkulowane. O kuźwa, to też było ałe. O nie. Nie. Tyle by było z moich przydupasów. No, trochę pomogli. Minimalnie. Krytyk. Dobra. W miarę easy. Póki co. Oho. A nie, to po prostu AOE. O. To była nie tylko eksplozja, ale jeszcze jakieś homingowe. O. Nie umrzyjmy w takim momencie. O nie. Powiedziałem, nie umrzyjmy w takim momencie.
Co nam dasz? Kolejna łezka, modra kryształowa, czyli pewnie i rozerwana. Modra to pewnie to coś tam z uzupełnianiem magii, many. O Jezu, serio? Gdzie to jest modra? Tak, przywraca połowę many. PS to w ogóle znaczy punkty czego? Skupienia. A rozerwana? Wybuch mieszanki. Opisy. A tutaj opis jest jakiś inny, delikatnie. Uszkodzona łza nie posiada żadnych właściwości leczniczych. Wiara może być niebezpieczną sprawą. No spoko. O. Dzionek nastał. Wszystko fajnie, ale dalej nie mam mapy. Czyli tak, w tą stronę wydaje się, że jest całkowity koniec mapy. Raczej nie ma nic dalej. Ha. Jest tylko morze. Czy to jest najbardziej na zachód wysunięty punkt albo punkty? To była wiadomość, widziałem ją. Zniknęła. O, widzę meduzy. Czyli co, przy drzewie są tylko te łezki? No dobra i to. Nie chcę mi się z tobą gadać. Ale jeśli nalegasz, to możemy. Tak się bawimy. Patafian. Szata strażnika. Dobra, w tą stronę oczywiście coś jest. To jest ta akademia najwyraźniej. Tam się jakieś ciekawe rzeczy dzieją. Czy to są naturalne formacje, czy wygląda trochę jak jakaś rzeźba? Pomnik, nie wiem. Uuu, katakumby widzę jakieś. Znaczy no, statue. Więc... Było drzewko. Były dzbanki. Czemu zawsze są dzbanki pod tymi drzewami? To się chyba nazywa wojownicze słoje po polsku. Tak, są balony. Widać tam te uczepione kukiełki pod tym balonem. No, desant. Gdzie widziałem tą... Te katakumby, ten posąg. W tę stronę, czy w przeciwną? Tu z kolei widzę całe poletko ośmiornic. A, tu jest posąg, okej. Okay. Zobaczmy, gdzie to prowadzi. Do tych meduzek. No, gdzieś tam. Okej. Kolejne katakumby. Co w katakumbach przeważnie, znaczy przeważnie, no przeważnie to były dotychczas jakieś te popioły do przyzywania, co ma sens. Widzę żuczka, przynęta, coś jest na górze.
Poleczę się, bo pewnie zaraz będzie ognisko. Co jest na górze? Nietoperze. To spoko. Taniec miecza. No, jakoś ogłuszyło tego nietoperza, że tak spadł, czy co? Nie mógł się pozbierać. Ha. Ciekawe. Flaszka odzyskana. Zobaczmy, czy faktycznie jest ogłuszony. Chyba tak. Diabra. No to zaliczmy już te katakumby. Niech będzie. Nie ma co tego akurat zostawiać na później chyba. Ciekawy widok. Koniec mapy. Niby tam są jakieś wysepki, ale... Najprawdopodobniej koniec mapy. Co? Pierwsze lewo. No jest. Podejrzewam, że to wszystko, co tu jest. Też takie niebieskawe światło trochę. U kresu drogi. Czyli to jest koniec mapy. Zapewne. Dobrze. Co tu mamy? Dużo plam krwi. Ukryta ścieżka. A to niespodzianka. No, na pewno te szkielety zaraz się obudzą. A nie. Coś innego. Czy to są te impy? Chyba tak. Wydaje mi się, że są... No, nie wiem, czy on był twardszy. Miał jakąś inną broń chyba niż te, niż te poprzednie wszystkie. Co? Uważaj prawo. Właśnie, ciemno jest. Czy to był on tutaj na prawo? Czy tam coś jest na prawo? Nagrobny fiołek. Co? No, te są chyba twardsze niż poprzednie szacowania. Aha, tak to przetłumaczyli. Nie wiem, oceny? Szacowania. Ha? Już jest lewer? Pewnie nie będzie działał albo coś. A jednak działa. Ha. Podejrzane. He? Tego się nie spodziewałem. Próbuję się namierzać. Sporo tych plam krwi. O Boże! O Jezus Maria! O Boże. Jestem w szoku. One mają jakieś inne mordy, takie bardziej psiste. Psiste? Co to za słowo?
Ale ukryte przejście. No jakieś inaczej wyglądają. Łopanie. No nie. No. Łuk runiczny. A właśnie, Elden Ring to przetłumaczyli jako Eldeński krąg. Znaczy to nie jest pierścień ani pierścień, tylko faktycznie jakaś budowla, konstrukcja, nie wiem, chyba. O Boże, ukryte przejście. Tu też? O mój Boże! O Jezus! No, tutaj na pewno muszę zostawić wiadomość. Dziwnie mało mają ratingów te tutaj. Może mało ludzi tutaj jeszcze było. Chociaż nie no, gra już, nie wiem, chyba ponad miesiąc jest od premiery. Ech. Ale ha. No nie mogę wyjść z szoku. Że wreszcie nadszedł ten dzień. No chodź tu. Ty jesteś tym standardowym impem, widzę. Masz tą krajankę. No szok, czy tutaj też? O mój Boże! Czyli tutaj będzie milion ukrytych przejść. O. No nie wierzę. Kostur Ogara. Pewnie jakiś ten magiczny ekwipunek. Czy nie? O nie, jest olbrzymia... To jest broń tych bossów, tych piesków. Obuchowy, magia pastorału. Obsadzany błyskamieniami. Tak, tego oręża używają ogary grobowca złotego drzewa. Ogary wiele przeszły podczas swojej długiej służby. Mówi się, że teraz pilują kryptę, a nawet dowodzą chochlikami. Aha, to są niby chochliki. Impy, no dobrze, może być. Ou, to może być ciekawa broń. Dobra, muszę iść gdzieś na początek tych katakumb i zostawić wiadomość, że tutaj pełno jest ukrytych przejść. No, ukryta ścieżka, a to niespodzianka. Ja zostawię... Dobra, zaraz coś wymyślę. Dobra, takie coś wymyśliłem. Pewnie dałoby się jeszcze jakieś ciekawsze kombinacje. Zobaczymy, jak tam w ogóle moje wiadomości. Zaraz. A, to nie są moje. To są moje. Dobra. No, jestem w szoku. Wreszcie, kuźwa, ukryte przejścia. Czyli mamy potwierdzenie, że istnieją i że tak się ich szuka. Czyli teraz będę oklepywał wszystkie ściany wszędzie. No, to wygląda podejrzanie. Wszystko teraz będzie wyglądać podejrzanie. O Boże. No nie no. O kurde, aż tak? Dobra, bo trochę zaraz stracę orientację, jeżeli jeszcze nie straciłem. Ok.
konwalika. O, słyszałem to. Ale troll, ktoś tutaj do pułapce wiadomość zostawił. Niezłe, niezłe. Dobra, tutaj nie było mnie. Więc tutaj... A, tu nie było ukrytego przejścia. Tu była chyba tylko ta broń. No... Szok. Widzę, że wszyscy są zaskoczeni. Ha. To prawie wyglądało, jakby coś tu było. Dobra, zobaczmy ten broń. 34 siły. No, wielki młot. Czy jestem w stanie tego używać? A, czas na fatrol. No, standardowy moveset tych wielkich broni obuchowych, jak na razie. Chciałem kotwicy poużywać, ale nie wiem, no. Kurde, no, muszę... Chciałbym czegoś w końcu nowego poużywać. Muszę... Właśnie, chyba udało mi się trochę tych materiałów upgrade'owych zdobyć. Ostatnio, więc może coś tam poupgrade'ujemy nowego. Kotwica jest śmieszna, więc no... Być może jej poużywam. Nic? O Jezus, jak już się zaczęły ukryte przejścia, to kurde, jest ich milion. No widzę cię. Na pewno nie jesteś tu sam. Aha. Jaki dywanik w ogóle. Ha. No oczywiście, że nie jest tu sam. Cwaniaczek. Co wy sobie myślicie? Że ślepy jestem? O, magik. Ajajaj. Niedobrze. To już wszyscy? Chyba. Czy jest tu więcej ukrytych przejść? Może jakaś pułapeczka dla odmiany? Ale chwila, jakie ciężkie drzwi się otworzyły? Ja nie widziałem żadnych drzwi. No są prochy. Żołnierza z Rei Lucarii. Czy tu w ogóle nie będzie bossa? Ale nie, no jakieś drzwi się otworzyły, bo była dźwignia. Chyba, że to tutaj się coś otworzyło w środku. O, to byłoby dziwne. Jest pułapka. Tu była broń. To niby tyle. Cofnę się i zobaczę. Nie, zaraz, tu była broń chyba. Chwila, moment. Tu chyba nie byłem. O, wszyscy obmacują wszystkie ściany. Tak, mogło mnie nie być w tym takim ciasnym przejściu. Aha. Wow. Szok. Szok. Totalny. U.
A, muszę sprawdzić, czy... Aha, czyli tutaj boss jest. Muszę sprawdzić, czy rolując można te ścieżki otwierać. Robak nie stoi na twojej drodze. Dobrze. Czy to będzie steak, czy będę musiał biec przez to wszystko? Światło? A potem atak? Ślimak! Władca duchów, co? Nie wyglądasz na ślimaka. Dobra, spokojnie. Chciałem backstab. Ups, no. Ślimak? Serio? Jaki ślimak? O, nie poleczyłem się. Właśnie, on ma za mało HP, żeby był faktycznym bossem. Co tu jest grane? Ślimak zaraz wyjdzie pewnie. Okej. Zapraszam. Co tu się dzieje? No nie, zabił mi wszystkie przydupasy. No. Wyłazisz. O, jest. Czy on będzie wskrzeszał cały czas? Czy jego się nie da zbackstabować? Co tu się dzieje? Próbuję go backstabować i nie wychodzi. Gościu. Czemu jego ataki jakieś przenikają przez moją tarczę czasami? O, ślimaka widzę. A nie, nie widzę. Słyszałem coś. Wkurzasz mnie. Nie da się go backstabować, ale chamstwo. Ej, no to... Nie podoba mi się trochę. Co tu się dzieje? Aha. Weźmie mnie i zabije. Ja pierdzielę! Co robisz, gościu? Mhm. No i znowu to samo, oczywiście atak opóźniony o kilometr. To miało dużo sensu. WTF. Nie jest posąg? No dobra. Tak się bawimy. Zmieńmy sobie to, bo to na pewno mi tutaj nic nie daje. Taki z wyskoku. On pewnie jakieś święte obrażenia zadaje. W sumie więcej staminy też może się przydać. O, to mi pozwoli lepiej blokować. Mam wciąż ten amulet, talizman, który mi zwiększa staty, ale daje więcej obrażeń. Nie wiem, czy warto go mieć. Skradanie? Nie jestem pewien. Dobra, odzyskajmy duszę.
Odzyskajmy duszę, powiedziałem. No dobra, chcę backstab. Nie da się. Nie da się go zbackstabować. Co to za chamstwo. Przecież jest humanoidem o słusznym wzroście. Nie jakimś tam gigantem. Więc o co chodzi? Aha, fajnie. No, może teraz się uda. Aaaa. Nie, umieraj. No dobra, nie było aż tak źle. Uff, trochę jakiegoś czarodzieja. O kurde, dusz nie odzyskałem. Dobrze, że nie umarłem. Ha. Śmieszne. Zdjąłem sobie ten talizman, co mi zwiększa staty w zamian za obrażenia. Zamieniłem po prostu na życie. Trochę dużo obrażeń zadawał jednak. Panie, no to było ciekawe. I niepokojące. Ale ukryte przejścia! Wreszcie! Sporo już mamy tych różnych... Błyskamienny czarodziej, jakiś inny. Żołnierz z tego... Ja mam 70 coś. No więc to mogę wypróbować. Czarodzieja też mogę. Noszący kamienną koronę. Uczony kodeksu Olivinusa. Interesujące katakumby. Ja, wszyscy oczywiście tutaj
każdy taki wielki nagrobek to na pewno chodzi o grób Artoriasa z jedynki.